Hi, this is Elliot. Hi, this is Justin. And this is Tom. We're from the band Editors. You're listening to Polish Radio Trójka. Hello, this is Editors, and this is a special acoustic session for Polish Radio Trójka. It was just to stop having a normal job. Do you know what I mean? Like to, that point when you are working on songs with your mates, and it's like, that's what I want to do all the time. Już wtedy, jeszcze przed laty, wspólnie z Russellem Leachem, naszym basistą, pracowaliśmy w telefonicznym centrum obsługi klienta, a to była dla nas ucieczka. Ona jest spełnieniem tych marzeń. Justin Locke. Dla mnie takim momentem było nagranie sesji dla audycji Johna Peela. Wszystkie moje ulubione znane kapele nagrywały kiedyś takie sesje, na przykład Pixies. I bardzo wcześnie też nam się udało taką sesję nagrać. To w ogóle była jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem, jeśli mówimy już o prawdziwym graniu muzyki. Zapytałem, jak było. Powiedział, przerażająco, ale niesamowicie. You know, to go from playing in a room with your mates to being at the Maidavale Studios. To był długi, bardzo dziwny dzień. Z sali prób, gdzie graliśmy z kolegami, wylądowaliśmy w studiu Maidavale u Johna Peela. Bez kontraktu płytowego, bez niczego. Wielka sprawa. First gigs outside of your hometown. Elliot Williams. Spełnienie marzeń muzycznych moje to kiedy wyruszyłem w trasę koncertową. In the beginning it's pretty amazing to just get away from your home and get out there. I to były pierwsze koncerty poza moim rodzinnym miastem. Marzysz o tym jako dziecko, a kiedy to się naprawdę dzieje, jest niezwykłe i ekscytujące. Wtedy jeszcze Editors byli kwartetem Edward Lay, Russell Leach, czyli sekcja rytmiczna, perkusista i basista, Tom Smith oczywiście, gitary, piano, wokal i Chris Urbanowicz, czyli gitara. In This Light and On This Evening, 2009 rok. Zastanawiałem się, czy gdybym miał do ułożenia swoją prywatną listę najlepszych utworów zespołu Editors, ten przypadkiem nie znalazłby się na samym szczycie i chyba by się znalazł. Bricks and Mortar, absolutne magnum opus, jeśli chodzi o piosenki na mojej liście zespołu Editors, jak na ten czas. Najbardziej zmienił się sposób, w jaki funkcjonujemy, mówił w Trójce Tom Smith przed tygodniem. W czasie nagrywania trzech naszych pierwszych albumów, Chris Urbanowicz i ja dowodziliśmy zespołem. To, co on wyprawiał na swojej gitarze w połączeniu z moimi piosenkami i moim głosem, właściwie ukształtowało nasz zespół stylistycznie. Obaj byliśmy kołami napędowymi. Yeah, I mean, well, I guess I can describe the differences of how we used to operate. On those first three albums, the band was led by me and Chris, really. Like, what he did on the guitar and that combination with my songs and my voice was what led the band. W którymś momencie ta nasza relacja, Chrisa Urbanowicza i moja, się wyczerpała i nie byliśmy w stanie już niczego kreatywnego więcej wymyślić. Teraz zespół tworzy 5 osób i nie polega to tylko na tym, że jest dwóch nowych muzyków, ale też z Edem i Russellem współpracujemy o wiele intensywniej niż wcześniej. Jest dużo bardziej kolektywnie. Jest wiele sposobów na tworzenie czegoś i wcale nie twierdzę, że jakiś jest lepszy czy gorszy. Teraz właśnie tworzymy wspólnie, wszyscy razem i kiedy siedzimy w studiu, najbardziej zależy nam na tych momentach, kiedy energia łączy nas wszystkich. Jesteśmy bardziej zgraną grupą. To w takim razie, no już trudno tak powiedzieć, że to najświeżsi muzycy tego zespołu, ale w miarę jeszcze nowi, czyli Justin Locke i Elliot Williams. Mówią o tym, jak zaczynali swoją przygodę w zespole Editors. Zaczyna Justin Locke, mówi, przyszedłem chyba tydzień wcześniej niż Elliot. Tom Smith był wtedy chory, miał coś z gardłem. Tom mówi, tak, miałem grypę. Więc byłem tylko ja, Russell i Ed, kiedy pierwszy raz pojawiłem się na próbach. I came in the week before Elliot and Tom was ill. He had like some throaty thing going on. He had tonsillitis. So it was just me, Russell tak. Ed. It was the first tylko time ja i sekcja rytmiczna, a więc ciężko było się dopasować. Generalnie przeszliśmy przez sporą partię materiału, bo Tom przygotował całą długą listę, chyba na 4 godziny grania. It was really good. We went through a load, because Tom had sent like a set list, like a
four-hour setlist something through. Tom Smith dodaje, właściwie powinniśmy zacząć od tego, że oni nie przyszli głównie dlatego, że świeżo rozstaliśmy się z Chrisem. A mieliśmy ważne zobowiązania koncertowe i zbliżał się duży festiwal, więc przede wszystkim musieli nauczyć się naszych starych utworów. Przez tę chorobę, moją chorobę, nie było mnie ponad tydzień i pamiętam, jak w końcu przeszedłem na próbę, stałem najpierw długo pod drzwiami, za którymi graliście chyba utwór All Sparks i w strasznych nerwach nasłuchiwałem, jaka panuje między wami atmosfera, jaki jest klimat. To był przedziwny, naprawdę przedziwny czas. Justin Lucky dodaje, tak, to prawda, było dziwnie, ale chłopcy naprawdę dobrze nas przyjęli, naprawdę było fajnie. I później, jak ty przyszedłeś do zespołu Elliott, też było fajnie. Elliott Williams dodaje, dla mnie najstraszniejsze było to, że przychodzisz grać cudze piosenki. Przychodzisz do zespołu, który ma już sukcesy i nie chcesz nikogo zawieść, a najbardziej nie chcesz zawieść tych utworów. No, ludzie w tej kapeli są w porządku. Mnie może było trochę łatwiej, bo znałem chłopaków wcześniej ze wspólnej trasy. A z Justinem Lucky po prostu łatwo się dogadać. You were waiting for an answer. It was the hardest. Tom Smith mówi tak. Bardzo lubię to przekraczanie granic podczas pisania piosenek. Tworząc muzykę, jedną stroną naszych inspiracji są mroczniejsze brzmienia ambientowe i to jest w nas. Nie, to jest to, co robimy. No, ale jest też druga strona, która nas fascynuje, czyli muzyka pop. Z czasem nabierasz pewności, twoje utwory stają się bardziej otwarte, przestajesz bać się melodyjności czy nutki sentymentalizmu i pozwalasz sobie na więcej. Wydaje mi się, że na tej nowej płycie piosenki są spójne i całkiem popowe. Which is not a shame. No, not at all. No, i to żaden wstyd, dodałem. Absolutnie, skąd? Wszystkie nasze ulubione zespoły miały takie momenty w swojej historii. Dzięki temu powstały takie piosenki jak Everybody Hurts czy Losing My Religion. Nawet The Cure mieli takie momenty. Właściwie wszystkie zespoły, które najbardziej kochamy, miały takie momenty. Nie do końca są o samej przemocy, którą widzimy wokoło i z którą musimy się mierzyć. Są bardziej o ludziach, którzy starają się od niej uciec do drugiego człowieka, skupić się na bliskich i wyłączyć na chwilę wszystko inne. Nie wiem, czy dziś jest na świecie więcej przemocy niż było 50 lat temu. Tak mi się wydaje, że jest. Tak myślisz? A nie wydaje ci się, że wynika to ze sposobu, w jaki konsumujemy, przetwarzamy, w jaki jesteśmy nią bombardowani przez bez przerwy na telefonach, telewizji? Kiedy nie przyjmowaliśmy aż tylu komunikatów ze świata, to było tak niedawno. A rzeczywiście nie przyjmowaliśmy. Tak czy inaczej, myślę, że sam sposób, w jaki to wszystko przyswajamy, to, że jesteśmy bombardowani obrazami tego, co się dzieje na świecie. Już dawno w sobie ma wiele z przemocy i czasem dobrze jest po prostu na chwilę to wszystko wyłączyć. Zapytałem o Birmingham, o ich rodzinne miasto, no bo dzień po wizycie w Trójce mieli tam zacząć trasę koncertową, która promuje album Violence. Jak się tam czujecie, kiedy do Birmingham zespół Editors wraca? Tom mówi, bardzo dobrze, spędzamy tam sporo czasu, choć tylko Russell Leach, nasz basista, wciąż tam mieszka. Ale to tam mamy próby, tam jest nasza siedziba, to jest po prostu dom Editorsów. I feel good, we spend a lot of time there, you know. Even though none of us, well, only Russell still lives there. We all, that's where we rehearse, it's like where the editor's HQ is, you know what I mean? It's za każdym razem, kiedy jedziemy do Birmingham dać koncert, jest to dla nas coś szczególnego, zwłaszcza jeśli gramy piosenki z albumu The Backroom, naszej pierwszej płyty, bo one wszystkie były napisane właśnie tu, na ulicach Birmingham. Pamiętam nasze sesje zdjęciowe nad kanałami i pokoje, w których ćwiczyliśmy. Te wspomnienia zawsze wracają, gdy tu przyjeżdżamy. Bardzo lubię Birmingham za jego różnorodność, za to, że tak wiele rzeczy tam się dzieje. No i lubię ludzi stamtąd.
yeah, it's crazy, really. It's crazy. It's a nice... I like Birmingham. I like how diverse it is. I like how many different types of things are going on. And I like the people. But when you play there, you will feel surrounded by your friends. Well, kiedy tam gracie, yeah, czujecie się otoczeni przyjaciółmi? Zdecydowanie tak. Ludzie z naszej przeszłości i ci, którzy byli z nami od samego początku. Fani, którzy przychodzili na nasze pierwsze koncerty, zanim w ogóle mieliśmy podpisany jakikolwiek kontrakt. Spędziliśmy tam 2 lata grając właściwie w 2 klubach. No, oba są już niestety zamknięte. Jeden nazywał się Jago Vale, a drugi to Flapper and Firkin. Organizowali wieczory dla początkujących zespołów raz w miesiącu. Bullets or some of those songs that became B-sides, or even when we started playing Munich, you know, that they're going to come on Sunday night, you know what I mean? So that's pretty cool. Wracając do Birmingham, spotykamy tych, którzy wtedy przychodzili do tych klubów i pamiętają, jak graliśmy utwory Bullets na przykład, albo któreś z tych piosenek, które potem pojawiły się jako strony B naszych singli. I kiedy zaczynamy grać w tym mieście utwór Munich, to jakby przenieść się do tych wieczorów w klubach z dawnych czasów. Tom Smith w Trójce i dla Trójki. No to teraz będzie to coś specjalnego. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Elliot Williams, Justin Locke i właśnie Tom Smith. Oddajmy im w takim razie głos. Hello, this is Editors and this is a special acoustic session for Polish Radio Trójka. And this song is called Violence. One more wasted digging holes down where the streets are paved with souls. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. The last train will pull you through. At night the war still comes to you. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. Baby, we're nothing but violence. I'm desperate, so desperate and fearless. Mess me around till my heart breaks. I just need to feel it. Baby, we're nothing but violence. I'm desperate, so desperate and fearless. I'm desperate and fearless. Train will pull you through. At night the war still comes to you. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. Baby, we're nothing but violence. Desperate, so desperate and fearless. Mess me around till my heart breaks. I just need to feel it.
baby, we're nothing but violence. Desperate, so desperate and fearless. Desperate and fearless. This is a song called Smokers Outside the Hospital Doors. Pull the blindfold down so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of dreams. Say goodbye to everyone you have ever known. You're not gonna see them ever again. I can't shake this feeling I got. My dirty hands have I been in the wars. The saddest thing that I'd ever seen was smokers outside the hospital doors. Someone turn me around. Can I start? With our mouths wide shut, you stopped us from singing. I can't shake this feeling I got. My dirty hands have I been in the walls. The saddest thing that I'd ever seen was smokers outside the hospital door. Smashed on the floor as we were.
Turns too fast. Feel
love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love before it's gone. Darling, just don't put down your guns here. If there really was a God here, so you raised our hand by now. That door here, you won't get old and die here. That's quite enough for me, dear. We'll find our own way home somehow. No sense of doubt or what you could achieve. I found you out, I've seen the life you wish to lead. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke on the air you try to breathe. And all here, just don't put down your guns here. If there really was a God here, raised a hand by now. Now, darling, you won't get old and die here. That's quite enough for me, dear. We'll find our own way home somehow. A God here, 'cause he's raised a hand by now. And all here, you won't get old and die here. It's quite enough.